Czwarta edycja Nocy w Liceum, czyli cykl wykładów, projekcji i wystaw, otwierał się na wszystkich, którzy postanowili 13 stycznia odwiedzić mury popularnego Liceum Staszica w Chrzanowie. Program tego wydarzenia można było odnaleźć w miesięczniku wydawanym i redagowanym przez uczniów liceum. Dzisiejsze wydarzenie jest już czwartym z tej serii. Nosi nazwę Noc w Liceum i jest organizowane przez naszą szkołę zawsze początkiem stycznia, początkiem lutego. Jest to formuła polegająca na tym, że nauczyciele i też uczniowie prowadzą różnego rodzaju wykłady, warsztaty, które mają zachęcić młodszych, ale także i starszych do poszerzania swojej wiedzy, swoich horyzontów i szeroko rozumianego rozwijania się. Po raz kolejny nadarzyła się okazja, aby zobaczyć owady imponujące swą wielkością, ale i spokojem gady, które prezentował zaprzyjaźniony z liceum Marcin Moskal. Będziemy dzisiaj pooglądać rzeczy, które będziemy mieć kiedyś w liceum i to, co nas interesuje. Widzieliśmy na przykład różne pająki, jakieś zwierzęta i tam pan różne rzeczy nam powiedział. Dzisiaj mamy przede wszystkim orzęski, czyli gekony orzęsione, różnego rodzaju gekony lamparcie, czyli odmiany barwne, mamy agamy, które są z nami już od zawsze, no i żaby rogate, które zjadają coś większego od siebie nawet. Sama hodowla jest bardzo wymagająca i finansowo i poświęca trzeba masę czasu, dlatego że jeżeli wiadomo, to jest jak z każdą rzeczą, czy jeżeli się o nią nie dba, po prostu nie przynosi żadnego skutku. O zwierzę trzeba dbać, trzeba mu codziennie dawać jeść, a jeżeli ma ich się na przykład 100 czy 200 takich zwierzątek, to zajmuje całą masę czasu. W tej szkole głównie już byliśmy na kilku spotkaniach tego typu, na wykładach. W tamtym roku też byliśmy, bo bardzo nam się podobało i dlatego przyszliśmy ponownie. Jesteśmy ciekawe wszystkiego, nauczycieli, począwszy od nauczycieli, po różne wykłady, które tutaj są organizowane. Zżera nas ciekawość po prostu. Nazywam się Krzysztof Brandys i mam przyjemność reprezentować świeżo upieczone Stowarzyszenie Stacja Chrzanów. Jak sama nazwa wskazuje, działamy nie tylko w samym Chrzanowie, ale ogólnie na szeroko rozumianej ziemi chrzanowskiej. I naszą główną ideą jest ochrona dziedzictwa kolei właśnie na ziemi chrzanowskiej. Ja bardzo mile wspominam pobyt tutaj. Prawie 20 lat minęło, odkąd wyszedłem z tego liceum. Widzę, że bardzo dużo tutaj się zmieniło. Generalnie wszystko na plus. Z roku na rok popularność imprezy naukowej Noc w Liceum rośnie i staje się coraz bardziej atrakcyjna dla młodych i tych starszych miłośników nauki i sportu. Zatem już dziś warto zarezerwować czas na kolejne spotkanie organizowane przez najstarszą placówkę edukacyjną powiatu chrzanowskiego.